Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś mówimy o konieczności ujawnienia dziennikarzy łapowników, ujawnienia wydawców, którzy mieli korupcyjne interesy z władzą. My wiemy o paru. Wiemy o Krzysztofie Stanowskim i Robercie Mazurku. Wiemy, że brali kasę ze spółek Skarbu Państwa, ale nie wiemy ile. Nasze źródła mówią o milionach złotych. Od 2021 roku Stanowski milczy. Ja poprosiłem go, żeby publicznie odpowiedział na pytanie, ile pieniędzy otrzymał od spółek Skarbu Państwa jego biznes. On miał dwie firmy, o których wiemy. Miał Weszło i miał kanał sportowy zarządów PiS i na te dwie spółki szły pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Wiecie Państwo, otrzymanie reklam ze spółek Skarbu Państwa, szczególnie jeżeli ktoś miał taki startup jak kanał sportowy, to było w oczywisty sposób łapówka za content. Mamy żywy dowód w postaci maili Michała Dworczyka, na których pojawia się oferta. To jest wiosna 2020 roku, w której oni między sobą mówią, że trzeba wykorzystać kanał sportowy do celów politycznych. I potem się zaczyta. Ale to jest tylko jeden z, jakby to powiedzieć, obrazków. Mamy drugi. Pieniądze na przykład na gazetę Do Rzeczy, ona miała swoją fundację, Strażnik Pamięci. Dostawali miliony złotych, tam około 9 milionów złotych, bo tam dwie fundacje w sumie też były, związane z Do Rzeczy. To jest pismo, w którym funkcjonuje Rafał Ziemkiewicz, który dziś broni PiS-u, gdzie jest to taka aktywna obrona, w którym on stara się przekonać wyborców, że 15 października stała się w Polsce rzecz straszna, że doszło do przekazania władzy zaprzańcom, czyli ludziom, którzy sprzedają własny kraj. W sytuacji, kiedy tak naprawdę Rafał Ziemkiewicz po prostu poszedł na kontrakt. Ja zawsze mówię, skąd wiem, że Rafał Ziemkiewicz jest sprzedajnym człowiekiem? Mówię, bo sam go kupiłem. I przypominam jemu, oczywiście on zagryza zęby, nic nie może powiedzieć, no bo to jest po prostu historia. Kiedy w 2009 roku byłem komisarzem politycznym koalicji w TVP, w telewizji publicznej, koalicji Platforma Obywatelska, dawni politycy Ligi Polskich Rodzin, to wziąłem i zatrudniłem Rafała Ziemkiewicza, mówiąc mu, że słuchaj Rafał, realia polityczne są takie, jakie są. Mówię, nasz starszy brat jest tutaj widoczny, nazywa się Platforma Obywatelska. Jak przesadzisz mi po prostu w porankach, to wylecimy obaj. Czyli musisz sobie włączyć, mówię, tryb autocenzury. No i ona do mnie mówi, słuchaj, ale czy skoro to będzie taka, wiesz, no jednak cenzura, czy ja mógłbym 100 zł więcej dostać? No i ja mówię okej. I szanowni Państwo, wiem ile kosztuje Ziemkiewicz bez cenzury i tego. To jest 100 zł brutto na stawki z 2009. To jest, szanowni Państwo, oczywiście cios poniżej pasa, bo to nie chodziło o to, żeby zabraniać mu merytorycznej krytyki, tylko chodziło o to, żeby po prostu nie robił tego, co robi teraz. Wtedy Rafał Ziemkiewicz też był innym człowiekiem, ja byłem inny, to znaczy wtedy chodziło po prostu o stworzenie pluralistycznej w miarę po prostu telewizji. Nie chodziło o to, żeby nie krytykować władzy, tylko chodziło o to, żeby to miało ręce i nogi. Pamiętam wtedy też, że wiele osób ze środowisk Platformy naskoczyło na mnie za wpuszczenie Ziemkiewicza do TVP. No i mówiłem, słuchajcie, no to jest telewizja publiczna. Jeżeli to ma mieć po prostu jakikolwiek tego, to musi być jakieś spektrum poglądów, nie może być to po prostu robione w jedną stronę. To nie może być tak, że... Powiem tak, no dziś z chęcią bym oczywiście stanął do debaty z Rafałem Ziemkiewiczem publicznej, ale ona się nigdy nie odbędzie, bo druga strona po prostu wyłączyła się z takiej rozmowy. Oni tylko i wyłącznie prowadzą monolog, nie prowadzą dialogu, nie prowadzą walki na argumenty, bo ja bym chętnie się dowiedział, jak on może, będąc otoczycanym inteligentnym człowiekiem, zrobić materiał na kanał Erdogan.pl o tym, że Polska potrzebuje dyktatury, który jest ewidentnie na przykład materiałem na zamówienie Jarosława Kaczyńskiego, takim przygotowaniem, podglebiem pod to, co Jarosław będzie robił, jak dojdzie do władzy. I my prosimy, jak to powiedzieć, adres do premiera Donalda Tuska, potrzebujemy człowieka, urzędu, który zbierze wszystkie dane dotyczące pieniędzy, które trafiły do wydawców, do bezpośrednio dziennikarzy, do fundacji, takich jak ten Strażnik Pamięci, które dostała fundacja powiązana z PiS-em. Znaczy bez tego będzie przeświadczenie wśród tak zwanych tych elit dziennikarskich, że dawanie dupy jest po prostu opłacalne i bezkarne. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś ich, aczkolwiek to może być konsekwencja, że to mogą być zarzuty, bo bardzo ciekawie podszedł mecenas Giertych do tego, co zostało opublikowane publicznie, usunięte z wywiadu z Okopress. On zwrócił uwagę, że usunięto fragment, to był autoryzowany wywiad pana Tomasza Mraza, gdzie panowie wyrzucili fragment, w którym on właśnie mówi o korupcji, właśnie wskazując bezpośrednio środowisko Ziemkiewicza, gdzie te pieniądze miały być ekwiwalentem za zepsucie sobie, za honor, za to, że piszą pod dyktando. Na czym polega problem? Tomek, mówię o tobie, wskazałeś ze 2 lata temu, że ci, którzy biorą pieniądze, które nie mają ekwiwalentu wykonanej pracy za to. Tak? Albo inaczej. Chodzi o to, że jeżeli Orlen kupował reklamę, w cudzysłowie, w telewizji Republika i płacił za to 100 000 złotych, podczas gdy my jesteśmy w stanie, powiedzmy, wyliczyć i powołamy biegłego, który powie, że ta reklama była warta 1500 zł, to ten, kto przyjmował tą kasę, na przykład w tym wypadku Tomasz Sakiewicz, uczestniczy w praniu pieniędzy. Tak, uczestniczy w praniu pieniędzy. I to trzeba zrobić. Jeżeli to nie zostanie zrobione, to po pierwsze ludzie mają absmak do tej całej historii, do tego, że korupcja po prostu jest opłacalna, że skoro nie ma kary, to dlaczego nie brać kasy? Karą przede wszystkim, taką najważniejszą karą, o którą my prosimy, postulujemy, jest jawność. Tak. Więc Tomku, po drugie, ty masz jeszcze wiedzę, że przecież to też jest żerowisko. Ty byłeś człowiekiem, który wziął na siebie w zasadzie i też ponosił z tego konsekwencje, bo jesteś pierwszą osobą, która de facto zlustrowała czynnego dziennikarza, mówiąc o tym, że był zarejestrowanym współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i że wziąłeś udział w jego rejestracji. Mówię o Piotrze Nisztorze. Ale to też jest tajemnica poliszynela. Takich rejestracji jest więcej. To jest, chociaż teoretycznie nie powinno mieć to miejsca. I na takim paśniku, powiedzmy sobie, skorumpowanych ludzi działają służby, które nie mają żadnych skrupułów. Szczególnie, że po prostu tylko, że one nie robią, nie werbują dla państwa, tylko realizują swoje własne, partykularne interesy. No i to jest według mnie, chyba według nas, Tomku, to bez tej ilustracji, bez tego jawnego przecięcia tych wszystkich po prostu, bo de facto ujawnienia materiałów kompromitujących, my się nie wydobędziemy z PiS-u. Zgadza się, bo, szanowni państwo, w służbach specjalnych funkcjonuje coś, co dla funkcjonariuszy służb, dla oficerów jest to oczywiste, że są różne grupy, są różni oficerowie, którzy na przykład dlatego są niezwykle silni, bo mają możliwość zwodowania materiałów u swoich różnych dziennikarzy, których tak określają, bo mają takich dziennikarzy i ci, którzy rzeczywiście mają, tak łagodnie mówiąc, do nich pilota, wtedy ich pozycja jest dużo bardziej silna, stabilna niż u innych. No, tam za chwilę okazuje się, że ktoś, jeżeli chce z tym oficerem, czy nawet przełożeni, czy jakieś inne służby w jakiś sposób zadrzeć, no to słychać od razu te ostrzeżenia. Słuchaj, uspokój się, bo za chwilę on uruchomi prasę, czy uruchomi media. Wiesz, że tutaj on to potrafi zrobić. I to jest chory układ, szanowni państwo, bo to jest takie kolekcjonowanie haków i możliwości działań mediów. No, przez takie kolekcjonowanie haków powstała afera podsłuchowa, bo to stąd była możliwość wodowania pewnych rzeczy i niestety tutaj wzięły udział i nasze służby, i służby zagraniczne. To jest niezwykle rosyjskie i to jest niezwykle groźne. Zobaczcie państwo, no rzeczywiście ten problem na szczęście dostrzegł już premier Donald Tusk, napisał w swoim twicie: władza nie powinna kupować przychylności mediów. Media z władzą robić dwuznacznych interesów, a big techy wykorzystywać autorów wydawców. Jest o czym rozmawiać. Zapraszam wspólnie z Marią Kidawą-Błońską, Małgorzatą Kidawą-Błońską, organizatorów do protestu do Centrum Dialog, środa, godzina 13. Bardzo dobrze, że pan premier to zrobił. Zaczyna już w tej chwili to nabierać realnych kształtów. No, szanowni państwo, a skąd się bierze to, mówiąc brzydko, to spsienie tych dziennikarzy? Jak to wygląda? Jak wygląda ten mechanizm? Ja państwu powiem na bardzo prostym przykładzie i użyję nazwisk. I powiem państwu, jak to dalej wygląda. Jeden dziennikarz, który pracował z nami, Łukasz Pawelski, po moim wyjściu z więzienia od razu był pierwszym gościem, który mnie odwiedził. Wtedy, po pierwszym moim wyjściu z więzienia, wtedy, kiedy, no w zasadzie dzięki działaniu Janka, pan prokurator Pustelnik doszedł do wniosku, że trzeba mnie zwolnić. Po tym został zdegradowany od razu. Zresztą Piotr Nisztor napisał, że to za to. Napisał, że za to postulował, że prokurator tak nie może działać. Ale to jedna tylko uwaga. Mamy relację dziennikarza, który przebywał z Maciejem Wąsikiem, który w momencie, w którym dostał do niego informację, że Tomek został zwolniony z więzienia właśnie przez prokuratora, a nie przez decyzję sądu, bo oni się koncentrowali na ustawianiu właściwych składów sędziowskich, to po prostu dostał szału. I bo widać, że są osobiście zaangażowani w utrzymywanie Tomka w areszcie. Przy czym ta moja rozmowa z panem prokuratorem była bardzo prosta. Tomek miał w akcie, w zarzutach, bo teraz to już w akcie oskarżenia, dwa zarzuty, które dowodziły absurdalności wszystkich trzech zarzutów takich tego, bo te dwa to było uwaga, że dopuścił się oszukania gangstera razem z znanym i szanowanym generałem Mieczysławem Bieńkiem, na którego konto miały pójść... I dwoma oficerami, wyższymi oficerami CBA. Tak, były funkcjonariuszami, bo ten. I oni... I teraz sytuacja jest taka, no jeżeli on dawał wiarę w te zeznania, no to zarówno generał powinien mieć zarzuty, jak i funkcjonariusze powinni... To niewinni ludzie, tak samo jak ja. Ale nie, no czy tam byli, czy na N-kach tak zwanych, czyli tak. Chyba byli na tak zwanych N-kach, czyli byli funkcjonariuszami pod przykryciem. I no nie było, i była taka sytuacja, że Tomek miał zarzuty za to, że wspólnie razem kogoś obrobili, ale tylko on. Więc ja się zadałem mu pytanie, wie pan, panie prokuratorze, ja wszystko rozumiem, że pan jest człowiekiem, który ma prawo oczywiście dać wiarę gangsterowi, tylko że mówię, że jak wszyscy, to wszyscy, babcia też, no to gdzie są zarzuty dla pana generała i gdzie są zarzuty dla funkcjonariuszy? I on tak, widać było, że no co on ma odpowiedzieć? No. Przypominam, że obiecywali panu prokuratorowi Pustelnikowi moje akta z CBA, o które wystąpił od razu. Po pierwszych moich wyjaśnieniach powiedział, że jeżeli to się potwierdzi, to co ja mówię, to nie ma mojej sprawy. W zasadzie to będzie inaczej. I tych akt nie dostał do momentu, aż mnie zwolnił, czyli przez rok, bo cały czas były jakieś problemy. Ale to już inna sprawa. Ja wracam do Łukasza Pawelskiego. Szanowni państwo, jaki to był mechanizm? Łukasz Pawelski, późniejszy rzecznik NIKU. I Łukasz Pawelski, który był naszym kolegą, członkiem redakcji, działał z nami, przyszedł od razu do mnie zaraz po moim zwolnieniu z więzienia. zaczął składać mi dziwne propozycje. Po pierwsze mówi, że on ma dla mnie wdowi grosz, jakieś tam pieniądze, które chce mi zostawić. Później jeszcze mówił, że on, z racji tego, że ma wykształcenie prawnicze, że tak, to on przejmie moją obronę całkowicie, ja muszę mu dostarczyć wszystkie moje materiały, które ja mam, wszystkie dowody i wszystko, i on będzie mnie bronił. No, ja skonsultowałem się w tej sprawie bardzo szybko i powiedziano mi tak po prostu, że Łukasz jest klepnięty. I szanowni państwo, przez CBA, i szanowni państwo, no długo nie trzeba było czekać. Oczywiście te pieniądze, które zostawił i położył wychodząc ode mnie z domu na biurku, następnego dnia mu oddałem, zrozumiał, o co chodzi i przeszedł do ataku. No i później przeszedł do ataku w taki sposób, że oskarżał Janka, pisał ewidentną nieprawdę na temat mnie, na przykład cały czas opisywał kłamstwa, że jestem przebierańcem, wiedział jak to wygląda, że nie jestem. I szanowni państwo, pisał na przykład, że moje spotkanie z panią Dorotą Rabczewską, z panią Dodą i z funkcjonariuszami CBA, to nie byli funkcjonariusze CBA, tylko byli przebierańcy. I on pisał rzeczywiście w ten sposób po to, żeby mnie zdezawuować, znając prawdę. Jankowi zakładał sprawy inspirowane przez tak, Tomku, że ale zostawmy to, bo to jest zbyt... Tak, ale nie, ja pokazuję, jak to funkcjonuje, czyli w jaki sposób tych ludzi się... Używa. No na końcu pogryzł ludzi z NIKU i z NIKU został zwolniony. Teraz jest gdzieś w jakimś no, niebycie. Tak. Ale to są takie mechanizmy. Natomiast te mechanizmy, które jeszcze aż tak nie zadziałały wśród innych dziennikarzy, to jest kwestia kupowania ich i płacenia im na przykład informacjami. Zobaczcie państwo, jaka była próba werbowania redaktora Grzegorza Jakubowskiego. Po tym, kiedy redaktor Grzegorz Jakubowski miał wiele naprawdę świetnych materiałów, wiele nagrań różnych, które były bardzo uciążliwe, bolące dla ludzi z CBA i dla ludzi władzy, wkroczył do akcji były rzecznik CBA Temistokles Brodowski i zaprosił Grzegorza Jakubowskiego do CBA, tutaj w Alei Ujazdowskiej, przeprowadzając z nim rozmowę, że on bardzo chętnie z Grzegorzem wejdzie w taki układ, że będzie mu, na przykład otworzy mu szafę, pokaże mu materiały, będzie mu te materiały udostępniał, będzie mu pokazywał. Grzegorz, jak widzicie państwo, bardzo profesjonalnie zadziałał. Więcej, on tam wszedł ze sprzętem i nagrał to. Nagrał to po tym, kiedy to ujawnił, zrobiła się wielka awantura. Pan Tokles Brodowski przestał być rzecznikiem CBA. To jest, w tym nagraniu jest pokazana naprawdę ta kuchnia, jak się kupuje dziennikarzy. To się robi. Do tego kupowania dziennikarzy, prócz informacji, dochodzą olbrzymie pieniądze, które zaczął płacić PiS. Do tego, to tak jak Janek opowiadał, jeżeli jeden wagon będzie za mało, to będzie cały pociąg. Oni już byli na tym etapie i te pociągi pieniędzy jeździły. I ci ludzie, jak widzicie państwo, w odpowiednich momentach materiały pisali. Tych mechanizmów, które w ten sposób funkcjonowały, jest dużo i ciężko jest się wytłumaczyć niektórym dziennikarzom, dlaczego akurat w tym momencie popełniają takie materiały. No dlaczego na przykład pan Osiecki i pan tak, to jest bardzo Żółciak wypuścili materiał. Ale zastanówmy się, ale poczekaj, bo to jest dobry temat. Znaczy, to jest dobrze, żeby państwu pokazać, dlatego że... Na przykładach. Że trzeba pokazać, ile pieniędzy poszło. Chodzi o materiał, Tomek wymienia, dotyczący prezydenta Trzaskowskiego, który pojawił się pod takim hasłem Trzaskowski zakaże jeść mięsa. To było 14 luty 2023 roku. Tytuł brzmiał: trzeba jeść mięsa, mniej mięsa i pozbyć się aut. Klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy. I w czym polega problem? W trosce o klimat kilkanaście lat temu rządzący metropoliami zrzeszyli się do C40, dokładnie C40 Cities, należy m.in. Berlin i Londyn. Cele stowarzyszenia: działanie na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia oraz budowa zdrowych i odpornych społeczności. Raport przygotowany do tej organizacji pokazuje, co konkretnie zrobić, żeby być skutecznym. Na czym polega problem? Szanowni Państwo, ten raport powstał ponad 3 lata wcześniej. Nie było żadnego powodu, aby się tym zająć. Oni napisali ten tekst. Ja im zadałem pytanie publicznie na Twitterze. Czy to wyście to wymyślili? Czy ktoś wam zlecił ten tekst? Jakie były okoliczności powstania? Czy ten tekst jest po prostu nierzetelny i go nie wolno wydrukować? Dlaczego? Dlaczego teraz? Nie, bo rzetelna byłaby taka, żeby podać datę, kiedy to zostało zrobione. Natomiast ta sugestia, Trzaskowski zakaże jeść mięsa i wprowadzi tego, to było hasło, które rzucili natychmiast po tym materiale ludzie z Solidarnej, Suwerennej Polski. I to był właśnie taki przykład. Ja nie wiem, czy to chodziło o kasę z Funduszu Sprawiedliwości, bardzo być może, czy chodziło o kasę z jakichś spółek Skarbu Państwa. Następnie oni weszli z całą kampanią, że skoro nie mięso, to robaki. Te robaki to już była kalka. To już Tomek parokrotnie zwracał uwagę, że to była po prostu zrynka z propagandy rosyjskiej. 1 do 1. I teraz, wiecie Państwo, teraz trzeba zobaczyć, jakie przelewy były styczeń, luty, marzec tego. Trzeba to tak naprawdę pokazać, powiązać. Zrobił pan profesor Adam Bodnar, zrobił świetną rzecz. Wrzucił, po prostu przyznając się, że nie są w stanie tego zrobić, wrzucił wszystkie umowy Ministerstwa Sprawiedliwości do internetu i zresztą w ogóle zapowiedział, że nawet jego umowy też będą w internecie w ciągu roku, że to będzie po prostu taki zwyczaj, że każdą umowę można sprawdzić. I to jest, szanowni Państwo, właśnie dobre. To jest tak, jak wiecie Państwo, ja krytykuję obecną ekipę, która rządzi TVP, przede wszystkim za to, że jest nieudolna. To jest to. Przede wszystkim za to, że te materiały, które one robią, za wyjątkami paroma, bo mają tam świetną panią Dobrosz-Oracz, mają świetną Wysocką Sznep, natomiast niestety programy informacyjne nie są robione na poziomie, który by odpowiadał antenie. Jest to wina przede wszystkim tego, że nie potrafią zebrać zespołów, na tym, że polegają wciąż na pisowskich wydawcach. Tak, to nie jest żart. Ludzie, którzy tworzyli propagandę przez 6 lat, cały czas tam funkcjonują. Na przykład w tym tygodniu w TVP Info wydawcami, czyli ludźmi odpowiedzialnymi za content, byli ludzie, którzy pisowscy wydawcy. Czyli wiecie Państwo, to trochę tak jakby zbrodniarzy wojennych po prostu bez żadnej weryfikacji wpuścić do normalnej, do normalnego funkcjonowania w tym. To nie może nie być kary. Tutaj po prostu karą jest jawność. Wiecie Państwo, i teraz kolejny mój zarzut do obecnego kierownictwa tego, te zarobki powinny być jawne w mediach publicznych. Jeżeli nie chcesz, żeby twoje zarobki były jawne, to się nie... To nie idź tego. Ja, szanowni Państwo, byłem tego, mnie zapytali, pamiętam, to podałem publicznie, że wynagrodzenie szefa Taju wynosi 20 tysięcy brutto plus 4 tysiące z ryczałtowanej premii, czyli 24 tysiące brutto, plus 2-letnia odprawa, którą wprowadził Wilczstein, z której ja zrezygnowałem z 3/4 czyli przyjąłem tylko i wyłącznie 6 miesięcy tej odprawy, uznając, że jest to, jakby powiedzieć, ekwiwalent właściwy, bo przeprowadziłem jako pierwszy, wtedy jedyny do tej pory skuteczne zwolnienia grupowe. Muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest ani miłe i mi przyjaciół nie zrobiło wyrzucenie, dokonanie po prostu cięć na tym poziomie. I to jest tak, że ta kasa, która, nie wiem, dziś na przykład zarabia pan redaktor Czyż, mu się ta kasa należy. Jeżeli on uważa, po prostu ja nie wiem, dlaczego on ma opór, bo on przychodzi na pytanie, ile zarabia, to on zaczyna opowiadać, że on nie może tego ujawnić. Może. Od niego zależy. Tak, i to jest jak Morawiecki też nie mógł. Morawiecki też nie mógł. Ale to jest, wiecie, żona mu nie pozwalała, prawda? To jest niefajne, bo od razu po prostu to jest też, chodzi o czystość i transparentność tego. Jeżeli uważasz, że te pieniądze ci się należą, to podaj. Jeżeli uważasz, jeżeli masz należą, taki profesjonalizm, jesteś na tym poziomie, to nie bierz. Jeżeli uważasz, że ci się nie należą, to nie bierz. Ja chciałbym zwrócić uwagę na inne zjawisko i to jest, szanowni państwo, dobre, tylko za tym muszą pójść jeszcze te ruchy, o których mówimy. To znaczy, po przegranej PiS-u Jarosław Kaczyński, Ziobro i te jego grupy zaczęły wymagać, zaczęły rzucać już wszystkie te swoje aktywa do walki. I ta walka powoduje to, że te aktywa się dekonspirują. Już to jest zero-jedynkowe. No bo jak zobaczyć na przykład, jak to ocenić, że zaraz po konferencji Kamińskiego i Wąsika, która była przygotowaniem do tego, żeby Kaczyński wystąpił na komisji do spraw Pegasusa, bo przecież tam to była wielka panika, oni to przygotowywali. Tam w ogóle, no, szanowni państwo, otóż to, że komisja nie dostawała na czas materiałów, że członkowie komisji nie mieli tych wszystkich dopuszczeń do poszczególnych tych gryfów niejawności. Ja bym się temu osobno przyjrzał, bo to jest również uruchomienie pewnej obrony Kaczyńskiego. Ale później nagle okazuje się, że dziennikarze Rzeczypospolitej popełniają jakieś materiały, no, szanowni państwo, no, które jeden do jednego przedstawiają to, co powiedział Wąsik z Kamińskim. To, co później mówił Kaczyński na tej komisji. Dostępni byli eksperci, którzy mówili, jak funkcjonował Pegasus. Zresztą ja teraz dostałem z prokuratury krajowej takie pismo o tym, jakie pytania są zadane biegłym. No te pytania naprawdę rozkładają na łopatki te rzeczy, o których napisała Rzeczpospolita. Nagle okazuje się, że Kurski, no człowiek skompromitowany, otrzymuje w Rzeczypospolitej miejsce i tam się wypowiada. No przecież, szanowni państwo, no pan redaktor Hrabota doskonale sobie zdawał sprawę i wie, co to spowoduje, jednak musiał to zrobić. Przypominam państwu to, jak egzekwują to również inne państwa. No zobaczcie, wywiad ambasadora Andriejewa podczas wybuchu wojny na Ukrainie u braci Karnowskich. No to jest coś niebywałego, szanowni państwo. No to już według mnie tutaj to już gdzieś powinien się zająć tym kontrwywiad i później prokuratura, bo to było coś naprawdę, coś, co się nie mieści w głowie. Tym bardziej, że to musiało być wcześniej przygotowane. Janek państwu powie, jaki idzie ten cykl, jak dużo, jakiej objętości był ten wywiad i nikt z tym nic nie zrobił. To znaczy, tak, ale to też jest bardzo ciekawe. Nasze media są tak sterowalne. Również mogą działać dla innych państw. Ale tam jest jedna rzecz jeszcze ważna, bo pojawiła się wtedy informacja od tygodnika Nie, że oni otrzymali propozycję takiego analogicznego wywiadu, publikacji z gratyfikacją finansową. Czyli, że po prostu, że ludzie, którzy chcieli wodować ten materiał, wywiad, no de facto na klęczkach przeprowadzony, bo wiecie państwo, bo to jest tak, to jest, wiecie państwo, to jest ten sposób. Media w niektórych wypadkach, powiem państwu, to procedura wymaga czegoś takiego, że gdyby wejść na pewnego rodzaju wywiady, to tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą służb. To ja Państwu mówię po prostu jako dziennikarz tego, że są pewne po prostu rzeczy, których nie wolno zrobić dziennikarzowi, no bo właśnie to jest tego, więc jeżeli usiąść i rozmawiać na przykład z panem byłym sędzią Schmidtem, to tylko i wyłącznie pod tak zwanym zabezpieczeniem kontrwywiadowczym, że materiał z tego rodzaju rozmowy trafia do służb i to one decydują, czy i cokolwiek z tegokolwiek w ogóle zostanie pokazane. Tak. Bo to jest w tym momencie ma to jakiś sens, bo być może można coś od niego wyciągnąć i to jest tak jakby powiedzieć, jak będąc redaktorem naczelnym nigdy bym się nie zgodził po prostu w takim puszczenia takiego materiału bez, krótko mówiąc, zgody służb, czyli w tym momencie to byłby szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który by po prostu po pierwsze musiał dać funkcjonariuszy do zabezpieczenia tego typu rozmowy i po drugie dostać ten materiał i podjąć decyzję potem, czy takie coś emitować, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. I wiecie Państwo, tego nie ma ujętego w normy prawne, bo tego nikt nikomu nie można teoretycznie tego. To jest pojęte, powiedzmy sobie, w jakiejś tam odpowiedzialności ludzi, którzy mają dostęp do anteny. Ten wywiad, który poszedł, ja stawiam hipotezę, to był wywiad, który miał rozpocząć zmianę w stosunkach polsko-rosyjskich po błyskawicznej kapitulacji. Po porażce Ukrainy, że Ukraina miała paść szybko. Tak. To było przygotowane. Zełenski miał być zabity i Ukraina miała paść. Tak. I to był wywiad, który miał otwierać, jakby to powiedzieć, rozmowy na zasadzie, że no to oczywiście jest niefajne, co tam się wydarzyło, ale nie jesteśmy państwem, które się nie może obrażać na realia. Mamy wielkiego sąsiada, Rosję, z którym trzeba w jakiś sposób rozmawiać. Sami jednak Rosjanie zlikwidowali faszystów. I to była ta retoryka Putina. I szanowni Państwo, tak samo już początkiem tych wszystkich działań jest to, o czym teraz, czego teraz jesteśmy świadkami. To znaczy, zobaczcie, znowu kolejna część dziennikarzy podjęła temat obrony księdza Olszewskiego. To już bardzo różni dziennikarze i wchodzą dokładnie w retorykę Kaczyńskiego, który potrzebuje tutaj po prostu krwi, no i znaleźli księdza Olszewskiego i tutaj następuje oczywiście ta obrona dotycząca tortur, dotycząca tego, w jaki sposób dokonuje się to bezprawie. I zobaczycie Państwo teraz nowych również ludzi, którzy będą prezentowali stanowisko takie, no w zasadzie to już trzeba księdza wypuścić, no bo on może być na wolności, może odpowiadać z wolnej stopy, no a zamykanie pana ministra Romanowskiego, no po co to? No zawsze powoli, spokojnie, niech prokuratura rozlicza. I te z pozoru, szanowni Państwo, takie wyważone, które miały być opinie, to są opinie, które mają działać dla PiS-u. Pamiętajcie Państwo, oni chcą wszystko rozmydlić, oni chcą wszystko zwolnić, oni najbardziej boją się tego, że prawda wyjdzie na jaw. A dlatego zostaną uruchomione wszystkie siły. Te siły już są uruchamiane. Natomiast z drugiej strony Jarosław Kaczyński bierze tych swoich talibów i zaostrza sytuację. Tak jak powiedzieliśmy Państwu, zwołuje już w tej chwili wiec we wtorek na 17:30 pod Sejmem, no w obronie księdza. Oczywiście będzie w obronie pana Romanowskiego, pana Wosia. Do tego zobaczycie, jacy dziennikarze się do tego włączą, jakie media będą tutaj działały. Natomiast jest próba wytworzenia takiej opinii, że ludzie tacy jak Janek, tacy jak ja, czy takich ludzi jest naprawdę dużo, którzy po prostu mówią o rozliczeniach, to ci ludzie są traktowani jako taka część oszołomów. My jesteśmy przeżarci pragnieniem zemsty. A to, szanowni państwo, my działamy pragmatycznie, nie jesteśmy przeżarci pragnieniem zemsty. My widzimy, co może się dalej stać. I na szczęście bardzo dużo osób również to rozumie. Co jest działaniem, które skutkuje bezkarnością później i powrotem do tego, co było, a co jest działaniem, które miałoby być jakąś taką bezmyślną zemstą. Tym bardziej, że jeżeli popatrzycie na te wszystkie rzeczy, o których mówimy my, czy mówią inni dziennikarze, którzy naprawdę uważają, że należy to wszystko rozliczyć, to tam są ewidentne przestępstwa. I ktoś, kto w tej chwili usiłuje przedstawiać państwu tę koncepcję taką symetrystyczną, to jest rzeczywiście człowiek, który albo świadomie, albo nieświadomie działa dla Kaczyńskiego. Będziecie świadkami państwo tego, bo inspiracja jest różna. To nie wszędzie są pieniądze, nie wszędzie... Ale pieniądze są głównym pieniądzem. Są koledzy, jest środowisko, które w jakiś sposób oddziałuje. Ale... Trzeba to wyświetlić. Od pieniędzy się zaczyna. Tak, ale pieniądze i też mamy sytuację, która jest nagrana i ona pokazuje świetnie mechanizm, gdzie przychodzi Nisztor do Daniela Obajtka i mówi do niego tak, że potrzebuje roboty dla ojca i dla żony i on dostaje to. Dostaje w ten sposób, szanowni państwo, to jest kwota kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, prawdopodobnie koło 50 000, jak się sumuje te wynagrodzenia. To jest kwota, szanowni państwo, policzona przez lata, bo jest rok 2018. I to jest realna korupcja, bo my nie wiemy, ile takich przykładów było. Co ciekawe, nasze wiewiórki twierdzą, że Nisztor, między innymi, że to nagranie, które się pojawiło, było dziełem Nisztora. Mamy pośrednio potwierdzenie, ponieważ redaktor Krzysztof Boczek, przygotowując materiał dotyczący Nisztora, napisał o tym publicznie, rozmawiał z panią Izabelą Kasprzak, dziennikarką RP i Rzeczpospolitej, też taką dziennikarką, która publikuje bardzo pozytywne i ciekawe informacje, to jest sarkazm oczywiście, dla Ziobry, jeżeli chodzi o po prostu, to jest taka karma wydzielana przez prokuratorów w Katowicach i ona na pytanie dziennikarza, czy pod wpływem tej nagrania zmieniła zdanie na temat Piotra Nisztora, czyli jako że żywy dowód korupcji, odpowiedziała, że absolutnie nie, ponieważ zna to nagranie 5 lat. No więc wiecie państwo, tutaj to jest w tym momencie jedyna taka możliwość logiczna, taka, że Nisztor odtworzył to nagranie, że je poinformował o tym nagraniu. I to się skłania, to się spina z informacjami od wiewiórek, że Nisztor jest człowiekiem, który nagrywał Obajtka. I ktoś powie, po co nagrywał, skoro o jego to obciążało. No, z jego myślenia, z jego psychy, to go dekryminalizowało jego zachowanie, ponieważ o wszystkim na bieżąco informował Centralne Biuro Antykorupcyjne. I mamy do czynienia właśnie takim hakowaniu ludzi. I podobnych układów w mediach były dziesiątki, jeżeli nie setki zarządów. Tak. I wiecie państwo, trzeba to po prostu pokazać. Trzeba po prostu zobaczyć. Bo najprostsza rzecz to jest pokazać wszystkie umowy. Wiecie państwo, Piotr Nisztor na przykład ma swoją działalność gospodarczą, wydawnictwo. Ja bym chciał, żeby ten pełnomocnik, którego powołanie do spraw mediów postulujemy, pokazał wszystkie wydatki. Lewy na Fundację Osądowskiego na przykład. Ale też jego prywatne. Czy ona figurowała kiedykolwiek na jakikolwiek, bo ja mam jakieś informacje operacyjne dotyczące po prostu paru spółek, w których oni mieli figurować. Ja bym chciał to zweryfikować. Jeżeli zadaję pytania dziś dziennikarskie, to mi odpowiadają, że to jest tajemnica handlowa firmy. i że oni nie mają obowiązku ujawnić. Znaczy bez ujawnienia, szanowni państwo, tego, bez pokazania zakresu korupcji nigdy nie... Nie oczyści się ta scena. Nie oczyści. Tak. Szanowni państwo, historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach, tutaj jest oprócz tych tematów okładkowych, jest historia pierwszej pani prezydentki i uwaga, jest też mój tekst, felieton dotyczący tego, że słabsi zaczęli wygrywać wojnę. To jest pierwsza sprawa. W XIX wieku 9 na 10 wojen wygrywali silniejsi, od XX ta sprawa się zaczęła komplikować i słabsi zaczęli wygrywać ponad 50% wojen. Dlaczego? Historia bez cenzury. No i oczywiście polecamy książkę pani Izabeli Pek. Pierwszy link jest do wysyłki krajowej hognot.pl. Dla tych, którzy chcieliby zamówić książkę za granicę, to jest capitalbook.com.pl. Tam jest także większa możliwość płacenia, na przykład przelewem. Tomku? Pulpet, to teraz jest do Wąsika. Jak widzisz, już wszystko ruszyło, bo ruszyły już te działania komorników za to, że przegrałeś jedną ze spraw z panem Kramkiem i z Fundacją Otwarty Dialog i możemy przeczytać. Maciej Wąsik nie zastosował się do wyroku, w związku z czym pełnomocnik fundacji, adwokat Dawid Biernat, złożył 18 czerwca wniosek do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania komorniczego. Egzekucję wszczęła Aleksandra Rudzka-Natanek, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza. Na koncie bankowym Macieja Wąsika zajęła pod koniec czerwca ponad 50 000 złotych, z czego 30 000 złotych była należność główna, czyli zadośćuczynienie, a ponad 11 000 złotych to odsetki, ponad 7600 złotych koszty procesu i 900 złotych koszty zastępstwa w egzekucji. Niespełna 5000 złotych to koszty egzekucji. I szanowni państwo, tutaj to jest nie koniec. W kolejnym kroku fundacja zamierza wyegzekwować od Wąsika wywiązanie się z pozostałej części wyroku, to jest opublikowanie przeprosin we wskazanych przez sąd mediach. Na przeprosinach aktywistów polityk PiS miał czas do 8 marca. Maciej Wąsik nie zrobił tego, w związku z czym wniosek o egzekucję sądową jest gotowy i zostanie złożony do sądu. I teraz tak, poinformował pan Kramek. Pełnomocnik fundacji adwokat Dawid Biernat wnosi we wniosku o opublikowanie przez polityka przeprosin w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu pod rygorem 5000 złotych za każdy dzień zwłoki. Wąsik licznik bije. I tutaj jeszcze Fundacja Otwarty Dialog wymienia pozostałe wnioski, które będą szły do ciebie, do Kamińskiego, do innych. I na drodze karnej i cywilnej będziemy wyciągać konsekwencje także wobec Mariusza Kamińskiego i innych członków poprzedniego rządu odpowiedzialnych za polityczne prześladowania. Były one skierowane przeciwko wielu niewygodnym aktywistom, sędziom, niepokornym szefom spółek Skarbu Państwa czy przedsiębiorcom. Od sprawy publikowania dowodów przeciwko mojej żonie przez ABW, pościganie w złej wierze przez prokuraturę Ziobry. Absurdalne zarzuty otrzymywali m.in. były wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak, były szef CBA Paweł Wojtunik, były prezes PKP Jakub Karnowski, działacze LGBT+, liderki strajku kobiet, a prokuratura i służby nękały systemowo sędziego Waldemara Żurka czy niezależną prokurator Ewę Wrzosek. I tutaj są wymienione nazwiska Przemysława Krycha, Piotra Osieckiego, Macieja Bodnara, Stanisława Hana czy Tomasza Misiaka i Macieja Wituckiego, którzy od dawna czekają na sprawiedliwość. I tutaj to się rusza. Teraz wytoczone jest 20 spraw sądowych. Także, szanowni państwo, to jest ta informacja, która jest niezwykle ważna. Cieszę się, że Fundacja Otwarty Dialog wzięła się za to. Pulpet z Kamińskim pójdziecie w skarpetkach. To dla was jest niezwykle dolegliwe. Za chwilę się okaże, że dopóki jeszcze będziecie w Parlamencie Europejskim, to wy tam będziecie goli w ryj, bo komornik wam wszystko zajmuje, zostaną wam groszy. Tyle. Także Wąsik, skończyło się rumakowanie, Kamiński, skończyło się rumakowanie. Po prostu wam trzeba zabrać pieniądze w związku z tym, że żeście dręczyli innych ludzi. Bardzo dobrze, takich pozwów będzie więcej i takie pozwy muszą być w stosunku również do innych funkcjonariuszy poprzedniej władzy. A dla ciebie pulpet do więzienia. Może i lepiej, że nie będziesz miał na żarcie, bo schudniesz. Do więzienia. No, czyli pulpet do więzienia, a państwo mówimy do zobaczenia. I bez kasy.